No chwała Bogu. Słychać mnie dobrze? Aleluja. Dzisiejsze kazanie będzie na temat służby starszych zboru. No, ja tak dosyć długo się przygotowywałam do tego kazania, myślałam nad tym tematem, czytałam książki na ten temat, no Słowo Boże, oczywiście Biblia. I takie pierwsze skojarzenie, jakie ja na dzisiaj mam, jeśli chodzi o służbę starszego, to właśnie zawsze jest takie pytanie, kim właściwie są ci starsi zboru i jaką oni mają funkcję, jak gdyby w kościele, tak? I chciałabym zrobić takie porównanie do rodziny. My wszyscy wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa, że mamy Ojca w niebie i Bóg rodzinę, tą instytucję rodziny, stworzył właśnie między innymi po to, żeby dzieci mogły wzrastać, żeby mogły być zaopiekowane, żeby mogły być uczone różnych rzeczy, tak? I tą funkcję osób, które sprawują taką opiekę nad całą rodziną, to są rodzice, ojciec, ta głowa rodziny. I jeżeli wszystko dobrze funkcjonuje w rodzinie, to te dzieci i ta cała w ogóle, te wszystkie relacje w tej rodzinie mogą się dobrze rozwijać, jeżeli rodzice w tej rodzinie się sprawują we właściwy sposób, tak? Jeżeli są odpowiedzialni, jeżeli we właściwym czasie tę rodzinę założą, że nie będzie to jakieś przedwczesne, jeżeli wezmą odpowiedzialność za tę rodzinę, tak? Jeżeli będą mieć baczenie na dzieci, będą ich uczyć właściwych rzeczy, tak? Będą dawać im właściwy pokarm we właściwym czasie, to wszystko w tej rodzinie powinno dobrze się rozwijać, tak? To przynajmniej są dane szanse, żeby te dzieci rozwijały się we właściwy sposób. No oczywiście zawsze może być tak, że one mogą odrzucić te wzorce, które rodzice im wpajają, tak? I wiele razy tak się dzieje, tak? Ale taką podstawową rzeczą, którą dzieci się jak gdyby nabierają, nasiąkają pewnymi prawdami, jest to, że po prostu rodzice dają dobry przykład, i one się uczą przez przykład tych rodziców. No ja pamiętam na przykład mojego ojca, który był zawodowym żołnierzem, pilotem. I on, pamiętam, jak każdego dnia, on rano była taka, wiecie, w radiu muzyka, gimnastyka poranna i on codziennie na przykład ćwiczył, tak? Ja to do dzisiaj pamiętam. On mnie nie uczył tego, że ja powinnam ćwiczyć, nie pamiętam tego. Ja to ćwiczę do dzisiaj rzeczywiście, ale ja pamiętam, jak, że mój ojciec to gimnastyka poranna to była zawsze, tak? I to był taki dobry przykład. I teraz wracając do kościoła, który jest taką poszerzoną rodziną, tak? W rodzinie, jak jesteśmy, to sobie nie wybieramy tych członków. My się po prostu w tej rodzinie rodzimy, tak? I potrafią być nasi, że tak powiem, no, bracia czy siostry, niekoniecznie mogą nam się podobać, tak? Ale jednak się uczymy takiej współpracy i uczymy się takiego po prostu życia razem, tak? I w kościele też my, że tak powiem, się urodziliśmy, tak? Przez nowe narodzenie, przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Bóg nas posadził w konkretnym miejscu, w konkretnym mieście, w konkretnym zborze. Wierzę, że to Bóg wybiera nam to miejsce, tak? I zasadza nas, że my pasujemy do tego miejsca, tak? Że my pasujemy. I podobnie Bóg wybiera, jak gdyby, tych przywódców w kościele. Tak? On ich powołuje. Każdego z nas, każdego wierzącego Bóg powołuje. I w 1 Piotra 2,9 mamy napisane, że który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Czyli każdy człowiek jest przez Boga powołany, ten, który znalazł się w Bożej rodzinie. On go powołał, tak? I potem Bóg powołuje również każdego z nas, abyśmy i oczekuje, że będziemy mu służyć, że będziemy usługiwać tej Bożej rodzinie, tak? Tak jak w rodzinie, nie wiem, no rodzice usługują dzieciom, ale przychodzi moment, że te dzieci też zaczynają się wdrażać w rozmaite jakieś tam pomoc w domu i nie wszystko rodzice robią, tak? Oddelegowane są rzeczy do robienia. Tak podobnie jest w Bożej rodzinie. W Efezjan 2,10 mam napisane, Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Tak, także przychodzi moment, że my wiemy, że jesteśmy powołani do tego, że nie tylko, że się już urodziliśmy w tej Bożej rodzinie, ale jesteśmy powołani do tych dobrych uczynków. I teraz tak, żeby Kościół mógł być zdrowy,
to potrzebuje właśnie takiego zdrowego, dojrzałego przywództwa. Tak? I aby ktoś był, mógł być starszym w kościele, tą osobą, która ma takie baczenie na cały zbór. I to nie jest jedna osoba, to są zespoły takie przywódcze, to nie jest tylko jedna osoba, która się zajmuje całym kościołem, to musi być powołany do służby, tak? To powołanie musi być, tak? Ten człowiek musi wiedzieć, który jest starszym, że on został powołany przez Boga, tak? To powinno być rozpoznawalne przez osoby, które mają jak gdyby baczenie na tą osobę, tak? Które mają autorytet nad tą osobą. One powinny rozpoznawać, że ta osoba jest powołana do służby. Ludzie powinni widzieć, że ta osoba rzeczywiście ma takie cechy, o których ja potem będę mówić, że ona się nadaje jak gdyby do tego, bo ona ma tą właśnie, będzie miała taka osoba będzie miała wielki wpływ później na to, co się dzieje w kościele. I taki starszy potrzebuje mieć kompetencje, umiejętności, które mu pomogą w sprawowaniu tego przywództwa i pasienie zboru. Powinien mieć odpowiedni charakter, tak? Który by wskazywał na to, że to jest dojrzała osoba już. No i ten starszy oczywiście usługuje w zasięgu zboru, w którym jest powołany, a oprócz tego jeszcze w rodzinie i wśród osób, w których on ma jak gdyby możliwość dosięgnąć ich, czyli osób niezbawionych, tak? Jesteśmy wśród sąsiadów, jakichś krewnych, którzy jeszcze nie znają Pana. No mamy jakieś możliwości, gdzie możemy świadczyć o tym, że jesteśmy chrześcijanami, że należymy do Pana, tak? No i oczywiście nie każdy starszy będzie miał identyczne umiejętności i w ogóle w ciele Jezusa Chrystusa są rozmaite dary łaski, tak? I w 1 Piotra 4,10 mam napisane jest, że usługujcie drugim te dary łaski, jakie każdy otrzymał, jako dobrzy w szafarze rozlicznej łaski Bożej. Że każdy z nas otrzymał jakiś dar łaski, dzięki którym my możemy usługiwać innym. Tak? I jednym z tych obszarów właśnie tej Bożej służby jest właśnie sprawowanie tego przywództwa, tego że są ludzie, którzy mają to baczenie na pozostałe owce w Bożej owczarni. Zróbmy sobie Rzymian 12 rozdział od 4 do 8 i tu jest napisane tak. Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak i my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich. A mamy różne dary według udzielonej nam łaski. Jeśli dar prorokowania, to niech będzie używany stosownie do wiary. Jeśli posługiwanie, to w usługiwaniu. Jeśli kto naucza, to w nauczaniu. Jeśli kto napomina, to w napominaniu. Jeśli kto obdarowuje, to w szczerości. Kto jest przełożony, niech okaże gorliwość. Kto okazuje miłosierdzie, niech to czyni z radością. Więc przełożony to powinna być taka osoba, która okazuje gorliwość. I w Rzymian 12:11 mam napisane w gorliwości. Nie ustawajcie, płomienni duchem Panu służcie. Płomienni duchem Panu służcie. No, oczywiście jest to modlitwa do Boga, żeby każdy z nas takim płonącym sercem, pełnym miłości, takiej gorliwości dla Pana mógł rzeczywiście Panu służyć. Tak? Że to jest Boża łaska, że i takie dążenie nasze, żeby tak było. Tak? No i właśnie to, co ja mówiłam o powołaniu od Boga. Że ta osoba, która ma być starszym zboru, że ona powinna mieć to potwierdzenie w swoim sercu, że to rzeczywiście Bóg ją powołuje i że to jest właściwy czas, że to jest właściwe miejsce, ponieważ to ta świadomość tego powołania jest ogromnie ważna, ponieważ będą przychodzić trudne chwile, bo zawsze tak jest. I jeżeli nie będzie tej świadomości, że ty rzeczywiście jesteś człowiekiem powołanym przez Boga i to jest ten właściwy czas, to niestety można się wśród takich trudności wycofać. No i wielu takich jest. Więc to jest ogromnie ważne, że to tak podobnie jak w małżeństwie. Ty wiesz, zdecydowałeś się, obiecałeś to coś i się trzymasz, pomimo tego, że przychodzą rozmaite burze i trudności, tak? Ze względu na to, że człowiek chce być wierny, tak? Temu, do czego się zobowiązał. Przyjęcie powołania to też rozmaicie bywa, czy człowiek chce odpowiedzieć na powołanie, czy nie, tak?
Na ten przykład Mojżesz, który był powołany na przywódcę i to było bardzo trudne zadanie, które Bóg dał Mojżeszowi, on się opierał temu powołaniu. I to nie raz, ale nawet 5 razy. On się wahał z odpowiedzią na to Boże powołanie. Tłumaczył się, albo Panie, bo ja jestem tam ciężkiej mowy, a to jak to będzie? No, to no on usłyszał, co ma zrobić, no to rzeczywiście jak góra, tak, do przesunięcia. Ale jednak odpowiedział na to powołanie, tak? Odpowiedział, w końcu odpowiedział, tak? I teraz, jeśli chodzi o takie umiejętności starszego zboru, no tacy ludzie, którzy mają przewodzić, powinni mieć takie umiejętności międzyludzkie, interpersonalne, powinni no, wiedzieć, jak się skutecznie komunikować, żeby dawać takie komunikaty, które by były czytelne, odbierane, jasne, precyzyjne, tak? Powinien myśleć też analitycznie. No, Jezus wiele razy dawał do myślenia, co myślicie o tym czy o tamtym, tak? Także też, żeby znaleźć się w jakichś trudnych sytuacjach, żeby móc tę sytuację zgodnie z Bożym Słowem jakoś rozważyć, tak? No i tak jak rodzice w domu uczą dzieci, tak również starszy powinien mieć jaką umiejętność przekazywania Słowa Bożego przez głoszenie, co na dany czas ma Bóg do powiedzenia, do Kościoła i przez nauczanie Pisma, tak? Powinien mieć umiejętności takie duszpasterskie, w czym nie tylko to jest okazywanie współczucia i bycia po prostu z ludźmi, którzy potrzebują wsparcia na dany czas, no ale również dyscyplina kościelna, o czym będzie później. Tak, i teraz... taki starszy powinien mieć jakby pragnienie tego, żeby być w tym miejscu, tak? Otwórzmy sobie pierwszy Piotra od 5 do 1,5. I tu również Piotr pisze do starszych, mówi tak, starszych wśród was napominam. I tutaj też zwracam uwagę, że tutaj jest liczba mnoga, to nie jest do jednego starszego, tylko to są starsi w kościele. Jak również Piotr pisze o sobie, że on jest starszym, jak również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. I pisze do starszych, paście tą trzodą Bożą, która jest między wami, ochotnie, nie z przymusu, lecz ochotnie, chętnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem. I nie jako panujący nad tymi, którzy są wam poruczeni, lecz jako wzór dla trzody. I to, co ja mówiłam, że w rodzinie ten przykład dawany przez rodzicom też, To jest znakomite nauczanie, tak? A gdy się objawi arcypasterz, otrzymacie niezwiędłą koronę chwały. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli tym starszym. Wszyscy zaś przeobierzcie się w szaty pokory względem siebie, gdyż Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Kiedy Paweł pisał do Filemona, to jest w 14 wersecie, że bez jego pozwolenia nie chciałem nic uczynić, aby twój dobry uczynek nie był jakby wymuszony, lecz był z dobrej woli. Tak? Także taką bezcenną rzeczą jest, jeżeli rzeczywiście starsi robią to z dobrej woli i chętnie, bez narzekania, bez wzdychania, ponieważ to przynosi szkodę ludziom w kościele po prostu, tak? No jest napisane, że to, żeby się ubiegać o to biskupstwo właśnie, o to, żeby być starszym, to ktoś, kto się o biskupstwo ubiega, jest napisane w 1 Tymoteusza 3,1, to pięknej pracy pragnie, tak? Pragnie, czyli widzimy osobę, która chce być na tym miejscu, tak? Która sobie ceni jak gdyby tą pozycję, tak? I bierze tam odpowiedzialność za tą pracę, tak? Bo to jest praca. Jeśli chodzi o styl życia starszego, to w ogóle ludzie w przywództwie mają jak gdyby wyższe standardy, jeśli chodzi o takie moralne standardy życia, tak? To, co jeszcze uchodzi takiej osobie, co dopiero się nawróciła, uczy się, tak? To już nie powinno mieć pewnych rzeczy, nie powinno być w życiu starszego, tak? Jako, że on ma być tym przykładem, opiekunem, takim, kto prowadzi ten kościół, tak? Starsi. Więc starszy powinien być przede wszystkim o takim stałym charakterze, tak? Takim człowiekiem moralnie prawym. Takim, który ma taki styl życia, w którym widać naśladowanie Chrystusa, tak? Powinien to być człowiek, który jest taki naprawdę autentycznie zadowolony z tego, co ma, co posiada, że pragnie uświęcenia i powinien być prawdziwie pokorny, tak?
chciałam powiedzieć, że idealnych ludzi nie ma. Tak? Więc to, o czym ja teraz mówię, to jest wzorzec, do którego po prostu każdy starszy, każdy przywódca powinien dążyć, tak? Więc proszę o taką łaskawe potraktowanie starszych, których się ma. Ale starszy powinien być osoba, która się chce uczyć. Tak jak Paweł do Tymoteusza pisał, żeby te twoje postępy były widoczne, tak? Żeby to nie było coś, że starszy to już tak coś wie i tak stanął i po prostu na nie, to jest człowiek, który ma się cały czas uczyć i starać się upodabniać coraz bardziej do Chrystusa, tak? I to podobieństwo do Chrystusa to jest największy komplement, jak ktoś widzi Chrystusa w takiej osobie, tak? Mówi, że taki podobny do Pana, tak? Widzi w nim Chrystusa, tak? To jest komplement. Powinien być zdyscyplinowany w swoim takim chrześcijańskim życiu. Całkowicie oddany Jezusowi, rodzinie, Kościołowi, Słowu Bożemu, tak? No i zborom powinni przewodzić ludzie, u których rzeczywiście dokonała się taka głęboka duchowa przemiana, bo jak tu czytam w niektórych publikacjach, to się okazuje, że w niektórych zborach to nawet ludzie się potrafili stale się nie narodzić na nowo. No to już jest jakieś nieporozumienie, tak? To są ludzie, którzy autentycznie po prostu zrobili zwrot w swoim życiu, w starym życiu i po prostu całkowicie stwierdzili, że ich życie należy do Pana, powierzyli Mu wszystko, co mają, posiadają, wszystko, co jest ich, powierzyli w ręce Pana i zwrócili się kompletnie w stronę pójścia tą drogą za Jezusem Chrystusem, tak? W Łukasza 9:23-24 mamy napisane, jeśli kto chce pójść za mną, niechaj się zawsze samego siebie, bierze swój krzyż na siebie codziennie i naśladuje mnie. Więc rzeczywiście tak jest. Wielokrotnie to jest po prostu łamanie, słuchajcie, poddawanie się woli Pańskiej. No ja nie chcę, ale Panie, niech będzie tak, jak Ty chcesz. Tak, i to jest po prostu z każdego dnia, to Ty poddajesz się woli Bożej. Tak, to powinien być taki człowiek, tak, że może ja, że tak jak Jezus w Getsemane, Boże, jeśli możliwe, ocen, ale niech Twoja wola się wypełni, tak. Jezus nie wymaga od nas, od starszych tego, czego sam nie byłby gotowy uczynić. Czyli ufamy, że starsi, pomimo że jest taka ogromna odpowiedzialność nałożona na nich, to mają tą ufność w Panu, że nie da im czegoś, żeby Jezus jako człowiek nie był w stanie też zrobić, tak? Nie da nam Bóg więcej ponad to, co jesteśmy w stanie dźwignąć i Bóg oczekuje dojrzałości wzrastania. Do doskonałości może niekoniecznie, bo nie jest na dzisiaj tego, ale żeby wzrastać, żeby tej dojrzałości, tak? Jeśli chodzi o kwalifikację starszego, to mamy parę fragmentów w Słowie Bożym, o którym to jest napisane. I może zacznę od takiej podstawowej rzeczy, o której, jeśli chodzi o kwalifikację starszego, to jest nienaganność. To jest w 1 Tymoteusza 3:2, w Tytusa 1:7 napisane. Człowiek beznagany, bez zarzutu, nie ma do niego przystawać nic złego, ten, który nie wzbudza żadnych podejrzeń. Nie zakłóci jedności działania zespołu przywódczego, wzór dla Kościoła, bez zarzutu, i teraz uwaga, w stosunku do chrześcijan i niechrześcijan. Teraz jeśli chodzi o to niebudzący podejrzeń, to mi jedno pierwsze, co skojarzenie mi się nasunęło, że co może pomyśleć żona, jeżeli mąż dostaje od innej kobiety SMS-y, znika wieczorami, gdy jest Dzień Kobiet, na przykład ubiera się elegancko, bierze kwiaty i znika z domu z bukietem kwiatów, tak? No i nie są to kwiaty dla matki, czy dla siostry, czy dla kogoś takiego. Taki człowiek wzbudza podejrzenia i może się zapierać, że on jest wierny i w ogóle o co chodzi, ale jeżeli się tak człowiek zachowuje w stosunku mąż do żony, to on wzbudza podejrzenia. Więc jeśli chodzi o starszych, to oni nie powinni się tak zachowywać, żeby w ogóle komukolwiek coś głupiego przyszło do głowy. Tak? Czyli tak jak mamy w pierwszym psalmie. Nie zasiada w gronie szyderców, tak? Nie stoi na drodze grzeszników i tak dalej, i tak dalej. No, jego zachowanie nie powinno wzbudzać podejrzeń, tak?
No i ta nienaganność ma jakby kilka wymiarów i to jest nienaganność wobec Boga, innych ludzi, swojej rodziny i samego siebie. I teraz więc można sobie zadać na przykład pytanie, jeśli chodzi o starszych, jeśli chodzi o nienaganność wobec Boga. Czy taki starszy ma taką uczciwą, szczerą, osobistą relację z Bogiem? Bo starsi powinni być tacy teologicznie nienaganni przed Bogiem. I podstawową taką rzeczą jest, czy starszy ma relację z Bogiem? Tak? Czy jej szuka? Tak? Czy ją ma? Czy starsi się trzymają prawowiernej nauki? Tak? Czy taka osoba jest zdolna do nauczania? Taka osoba powinna być sprawiedliwa i pobożna i mieć dobrą, jak gdyby, motywację do pragnienia służenia w charakterze starszego. I kochać to, co dobre w oczach Boga. Wiecie, ja wielokrotnie, jak mam jakiś kontakt z ludźmi, z jakimiś, czy niezbawionymi, czy zbawionymi, to wielokrotnie mam jak gdyby w tyle głowy taką myśl, że, żeby zachowywać się w taki sposób, żeby Pan Jezusowi wstydu nie przynieść, tak? Żebym ja potem mogła temu człowiekowi móc głosić Ewangelię, no bo jak moje zachowanie będzie takie naganne, no to potem wstyd się przyznać, że ja się należę do Pana. Więc musi tu być jakby właściwa motywacja też do tego, tak? Czyli, żeby być takim nienagannym, to musi, to wymaga takiej dojrzałej relacji z Bogiem, tak? I dlatego między innymi Paweł pisał w 1 Tymoteusza 3,6, aby starszy to nie była osoba dopiero co nawrócona. No to wymaga jakiejś dojrzałości, żeby móc mieć jakieś baczenie na innych, no to wymaga dojrzałości. Jeśli chodzi o nienagonność wobec ludzi, tak? Więc zanim ktoś zostanie starszym, to się go jakby obserwuje i bada, czy jego charakter nie jakoś nie pozostaje w sprzeczności z wymaganiami urzędu, tak? O którego się ubiega. I teraz pytanie, co o takim starszym mówią inni ludzie? Czy twoje relacje w kościele są nienaganne? Czy jak wygląda twoje relacje wyglądają w twoim domu własnym, tak? Z ludźmi, których mieszkasz, tak? Bo to mówi o umiejętności współżycia z ludźmi. W 1 Tymoteusza 3,7 jest napisane, a powinien też cieszyć się dobrym umieniem u tych, którzy do nas nie należą, aby się nie narazić na zarzuty i nie popaść w sidła diabelskie. No więc pytanie, co o tobie myślą ludzie najbliżsi? Bo można być, wiecie, przez krótki okres czasu, kiedy spotykasz się na krótko z kimś od czasu do czasu, to możesz być nienaganny. Ale jaka jest twoja relacja z ludźmi, z którymi mieszkasz? A czasami to są trudni ludzie. Sama wiem, jak to bywa. Jak ci, którzy mieszkają z tobą, oceniają twój charakter i powołanie do tego, abyś służył, tak? Jakie są twoje relacje ze współmałżonkiem? Tak? Jak twoje relacje wyglądają z dziećmi, może już tymi dorosłymi też nawet, tak? I jak wierny jesteś swojemu współmałżonkowi? Czy nie wzbudzasz podejrzeń, to o czym mówiłam, tak? No i teraz następne, czy twoja rodzina ma dobrą reputację? Czy jesteś przykładem dla dzieci? Wiecie, no tutaj podam trochę taki pozytywny przykład z mojego życia. Ja pamiętam, jak mój syn kiedyś przyszedł do mnie, a była to sobota, ja mówię, mamo, a ty nie jesteś na modlitwie? Nie pojechałaś na modlitwę? Ja mówię, wiesz co, no dzisiaj jest sobota, tak w sobotę nie chodzimy. Czyli mój syn po prostu wiedział, że ja codziennie rano, tak, do samochodu i jadę na modlitwę. Jak mnie zobaczył w domu, to się zdziwił, tak? Czyli dla niego to było oczywiste, nie? Tylko, że... Czy jak my się z siostrą Danutą zdzwaniamy wieczorem i ostatnio była sytuacja, że godzina 8, telefon, o, ciocia Iwonka dzwoni, tak? Czyli to jak gdyby rodzina widzi, tak? No, widzi, jak się sprawy mają, tak? Starszy powinien dobrze zarządzać domem, bo taki jest wymóg, jeśli chodzi o starszych, dobre zarządzanie domem, tak? My się po prostu idealnie, to no ja na pewno nie jestem idealna pod tym względem, ale staramy się dojść do takiego miejsca, gdzie mamy uporządkowane sprawy, gdzie mamy uporządkowane finanse domowe, gdzie dom jest uporządkowany, tak, że nie ma chaosu, bo to potem się odbija, jeżeli potrafi taki starszy zarządzać domem, no to większe szanse, że będzie potrafił zarządzać takim tworem większym, jakim jest Kościół, tak? Czy starszy ma kontrolę nad swoim życiem? Czy jest umiarkowany, zdyscyplinowany, wstrzemięźliwy? Czy czasem nie jest chciwy na grosz? To widać po człowieku.
czy chciwy, czy niechciwy, jak się zachowuje, czy daje, czy nie daje, że nie jest porywczy i nie oddaje się pijaństwu. I ta lista cech takich negatywnych to odnosi się do pieniędzy, alkoholu, takich używek i reakcji na zagrożenie. Jak się zachowuje taka osoba, tak? I starszy, kiedy jest wśród ludzi, to nie powinien być jak termometr, który mierzy temperaturę, tylko jak termostat, który ma wpływ na to, co się dzieje wokoło. I ta temperatura otoczenia ma się dostosować do tego, jaką osobą jest starszy. Starsi nie usługują w pojedynkę. Starsi usługują jako część zespołu. Nie działają niezależnie od siebie. Paweł ustanawiał, czytamy to w Dziejach Apostolskich, między innymi 14-23, ustanawiał starszych kościołów. To była liczba mnoga, tak? Starszych. Tytusowi nakazał wyznaczać po miastach starszych, tak? Piotr o tym też pisze. Starszych wśród was napominam, tak? Liczba mnoga, tak? I starsi, słuchajcie, starsi to nie muszą mieć zawsze takiego samego zdania i opinii na każdy temat. My mamy się spotykać i na jakiś temat, że tak powiem, rozmawiać. I żaden starszy nie jest jakby nienaganny we wszystkich wymiarach tego pojęcia, ani nie powinien mieć takiego poczucia wyższości, przekonania nad innymi, bo to nie jest zgodne z zasadą niepanowania nad ludem Bożym, ale ma być wzorem dla trzody. I teraz może sobie poczytajmy, jakie są te listy cech starszego. Może szybciutko ja to przeczytam. W 1 Tymoteusza 3, od 1 do 7 mamy napisane. Nienaganny, to co ja mówiłam, ta nienagalność jako numer jeden, że ma być mężem jednej żony, ma być trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, ma być dobrym nauczycielem, nie oddającym się pijaństwu, niezadzierżysty, łagodny, nieswarliwy, niechciwy na grosz, dobrze zarządzający swoim domem, trzymający dzieci w uczciwości, nie dopiero co nawrócony i cieszący się dobrym imieniem u ludzi spoza zboru. W Tytusa z kolei 1, pierwszy rozdział 6-9 czytamy, że jest nienaganny, znowu się to powtarza, że ma być mężem jednej żony, niesamowolny, nieskory do gniewu, gościnny, nie oddający się pijaństwu, nieporywczy i znowu niechciwy brudnego zysku, mający dzieci wierzące, które nie stoją pod zarzutem rozpustu albo krnąbrności, zamiłowany w tym, co dobre, sprawiedliwy, pobożny, wstrzemięźliwy, trzymający się prawowiernej nauki. I w 1 Piotra, 5 rozdział 1-4 mamy, że to jest wzór dla trzody, niechciwy brudnego zysku, ochotnie służący i niepanujący. Czyli nienaganność jako wzór dla trzody się powtarza w każdym z tych listów. To, że nie jest chciwy na grosz, też się powtarza, tak? Te dwie rzeczy na tych listach. No jeśli chodzi o to, że mąż jednej żony, no to jeżeli kobieta jest starszym, no to tak, żona jednego męża, tak? I teraz już nie chcę wchodzić w takie, nie zagłębiać się w to, czy osoba, która, to nie chodzi o to, że ktoś, kto jest samotny w związku i nie ma żony, bo jest panną czy kawalerem, że nie może być, to nie o to chodzi, tak? To, że w tym czasie to on jest mężem jednej żony, że nie ma więcej żon, tak? Jak to powinno wyglądać, jeśli chodzi o zarządzanie przez starszych? Przede wszystkim starszy to powinna być osoba, do której się ma zaufanie. W 1 Jan 4,2 mamy napisane, że od szafarzy tego się właśnie wymaga, aby każdy okazał się wierny. Czyli zaufanie do takiej osoby, tak? No, wierność to jest jakby podstawową rzeczą. Ponieważ właśnie tym osobom, które mają zarządzać Kościołem, które stoją na czele Kościoła, przywódcom, Bóg udzielił im tego zaufania, tak? I to Bóg tą odpowiedzialność jakby dał. To jest naprawdę, trzeba mieć zaufanie do kogoś, kiedy swoje dzieci, tak, oddajesz czy podczyniasz opiekę, tak? No i oczywiście ci, którzy przewodzą Kościołowi, zdadzą z tego, co robią sprawę przed Panem. Tak jak jest napisane, nad wysokim czuwa wyższy, a Pan jest w ogóle najwyższy, tak? I teraz każdy z nas i ci, którzy są starszymi, i ci, którzy przywodzą, muszą sobie, podstawową rzeczą jest ta świadomość, że wszystko, co mamy, czym zarządzamy, to nie jest nasze, ale to jest Boże. Jeżeli w świadomości będziemy żyć, to
Zupełnie inaczej będziemy zarządzać własnym domem, zarządzać tym bardziej kościołem. To jest Pańskie. Oko Pana spoczywa, ręka Pana spoczywa. Więc z bojaźnią i z drżeniem sprawować tą szafalkę, tak? Wiernie. Aby starsi mogli zarządzać, potrzebna oczywiście też jest jedność w tym zespole przywódczym, a Jezus przed śmiercią w tej arcykapłańskiej modlitwie, o której czytamy w Jana 17, rozdział 20 do 23, Pan się modlił, abyśmy byli jedno, tak jak On jest jedno z Ojcem, tak? Czyli mamy być jedno, mamy stawać jeden za drugim, tak? Mamy bronić jeden drugiego, tak? Tak jak w rodzinie, nie dać o sobie źle mówić, źle myśleć i tak dalej, i tak dalej. No i teraz tak jak w rodzinie, to rodzice podejmują decyzje, jeśli chodzi o kierunek rodziny, nie wiem, no, wszystkie takie ważne rzeczy to podejmują rodzice, tak? Tak też starsi podejmują decyzje istotne dla rozwoju zboru, tak? I co ważne, ustalają zasady działania, według których mają postępować członkowie zboru, tak? I gdy one, te zasady są ustalone, te odpowiedzialności są jak gdyby oddelegowane, tak? I u nas to, nie wiem czy założy się, funkcjonuje, no. Począwszy od tego, że jest osoba, która zajmuje się kwiatami, tak? No są po prostu te odpowiedzi i wiadomo, że jak kwiaty, to Tosia, jak coś się zgłosić, to ona, tak? I to bardzo dobrze zresztą robi. I każda nawet najmniejsza rzecz jest rozdzielona, tu biblioteka, to Ola, po prostu te odpowiedzialności są rozdzielone. I jak już to jest zrobione, to wtedy starsi się mogą brać za rzeczy, które są z natury bardziej duchowe, tak? I teraz... I ten autorytet jest jak gdyby delegowany, tak? I od tego są starsi. I starsi opracowują jak gdyby politykę zboru, zapewniają opiekę duszpasterską, prowadzą służbę modlitwy, prowadzą służbę słowa, tak? I ta opieka duszpasterska obejmuje troskę o potrzeby emocjonalne, duchowe, fizyczne ludzi, troskę o potrzeby ludzi w sferze relacji, tak? I także tą dyscyplinę kościelną, tak? Starsi udzielają opieki duszpasterskiej ludziom chorych, tym, którzy są w więzieniu, biednym duchowo, znajdującym się w żałobie, tak? Ci starsi powinni być jak gdyby widoczni w życiu. No nie może być tak, że po prostu w kościele nie wiadomo, kto jest starszy, bo go nie widać w ogóle. Tak? I on powinien być widoczny czy to w kościele, czy w domu, czy w szpitalu, tak? I teraz... Oni się zajmują jakby też tymi rozwiązywaniem problemów, które są w Kościele. I tutaj jest ważna rzecz. Otwórzmy sobie Dzieje Apostolskie, 6 rozdział od 1 do 7. Czytamy tutaj o takim problemie, w którym stanął pierwszy Kościół, który się bardzo dynamicznie rozwijał. Wzrastał ogromnie, tak? Liczba ludzi w Kościele wzrastała. I wzrastała liczba wdów, które mówiły po grecku, które były częścią Kościoła i którym po prostu nie usługiwano, one były po prostu niedokarmione, tak? No i taki problem mógł doprowadzić do podziału zboru, tak? Czyli krótko mówiąc, było bardzo dużo pracy, takiej fizycznej pracy w zaspokojaniu fizycznych potrzeb nawracających się ludzi. I w tym momencie 12 zwołało wszystkich uczniów i rzekło: nie jest rzeczą słuszną, żebyśmy zaniedbywali Słowo Boże, a usługiwali przy stołach. Upatrzcie sobie tedy, bracia, spośród siebie 7 mężów, cieszących się zaufaniem, pełnych Ducha Świętego i mądrości, a ustanowimy ich, aby się zalili tą sprawą. Ja to zwracam uwagę, że to nie było, że tam nie ktoś tam tym zajmie, tylko to byli ludzie Boży, pełni Ducha Świętego, którzy też, żeby wykonać tą opiekę taką fizyczną nad tymi wdowami, nad karmieniem tych ludzi potrzebujących, oni też potrzebowali być ludźmi duchowymi, pełnymi Ducha Świętego, tak? A starsi powiedzieli, a my będziemy pilnować modlitwy i służby z słowem. Bo starszy służy modlitwą i słowem. I on się nie może wszystkim zajmować. On oczywiście może się zajmować, bo Pan Jezus też nogi umywał uczniom, jak trzeba było, ale to nie było takie jego codzienne zajęcie, tak? On chciał im po prostu coś pokazać przez to, tak? Także, żeby starszy mógł się solidnie zabrać za studiowanie Słowa Bożego, żeby mógł się zabrać za głoszenie Słowa, przygotowywanie kazań, za służbę modlitwy, która jest pracą, żeby mógł się zajmować opieką duszpasterską, to nie może po prostu, nie wiem, po prostu już wszystko, od sprzątania
po skończywszy tym gotowaniu, nie wiem, czy to tam jest, może to robić, ale jego głównym zadaniem to jest właśnie modlitwa, służba słowa, duszpasterska i tak dalej, tak? I starsi powinni angażować się w modlitwę, w służbę modlitwy. Po prostu starszy, który się nie modli, to w ogóle to jest jakiś, no, to jedno do drugiego nie pasuje. I starsi są tymi osobami, które są w stanie wznieść taką modlitwę stawienniczą w czasie uwielbienia, tak? Potrzebują być znani jako ci, którzy się modlą, tak? Przewodzą modlitwę przez swój własny przykład, tak? Poza tym starsi powinni na tyle znać Słowo Boże, wgłębiać się w nie, poznawać je, wołać do Boga o to takie objawione Słowo, żywe Słowo, żeby to pracowało w sercach, ma być częścią nich, aby byli w stanie strzec czystości doktrynalnej Kościoła. Tak? Więc starsi ochraniają zbór wierzących przed wpływem fałszywych nauk. Powinni wychwytywać miejsca, gdzie głoszona jest jakaś fałszywa nauka. Tak? Więc powinni mieć sporą wiedzę biblijną i nieustannie się uczyć. I powinni dobrze znać Słowo i, co najważniejsze, według tego Słowa żyć. Nie powinno być w życiu starszego czegoś, że ja na ten przykład będę głosić, że proszę się nie spóźniać, po czym wszyscy widzą, jak ja się, przepraszam, 10 minut, 15 spóźniam do kościoła, tak? No chyba, że mam powód, no po prostu też się zdarza, tak? Że nie wiem, coś tam, korek, jakiś wpadek na drodze, czy coś, ja się spóźniam. Ale generalnie, jeżeli ja już coś głoszę, to ja powinna według tego żyć, tak? No, jeśli chodzi o charakter jeszcze starszego, wracając. Czy gdy inni patrzą na Ciebie, czy widzą charakter naszego Ojca? Pan Młody napisał kiedyś tak. Charakter jest tym, kim jesteś w ciemności, gdy nikt nie jest w stanie Cię zobaczyć, co robisz, gdy jesteś sam ze sobą. I w życiu starszego nie powinno być różnicy między tym, co głosi, a tym, co żyje, co już wcześniej powiedziałam, tak? I Jezus się wypowiadał na temat faryzeuszy i uczonych w piśmie, nie daj Boże, żeby to tak coś takiego dotyczyło nas, Mateusza 23:3. Wszystko więc, cokolwiek by wam powiedzieli ci, którzy uczą, tak, czyńcie i zachowujcie, ale według ich odczynków nie postępujcie. A dlaczego? Ponieważ mówią, a nie czynią. Więc Panie Boże, zachowaj, żeby nie było rozdźwięku, żeby między tym, co się mówi, a tym, co się robi, tak? Więc niech starsi mówią i czynią. I teraz, żebyś starszy, który ma być oparciem dla innych, która ma być taką osobą, że jak mam problem, to ja jestem w stanie do takiej osoby się zwrócić, choćby po pokrzepienie i wzmocnienie, tak? To oni sami potrzebują być w pełni oddani Bogu i nie mogą iść i jechać na tak zwanych oparach, tak? Oni powinni po prostu napełniać się Duchem Świętym i czerpać z Boga każdego dnia, bo inaczej nie, taki starszy nie będzie w stanie dźwignąć problemów swojej własnej rodziny, a wierzcie mi, że starsi mają rodziny, gdzie są problemy i nieustannie są i nieustannie Bóg pomaga je rozwiązywać. I taka osoba, żeby mogła dźwignąć jeszcze cudzy problem i w jakikolwiek sposób pomóc, no to ona potrzebuje być mocną, silną osobą w duchu. I wierzcie mi, że tak jest. Więc starszy też potrzebuje, żeby inni go otoczyli modlitwą. Żeby inni też mieli na uwadze, że ta osoba nie tylko będzie się stawiać nieustannie za innych, ale że ona potrzebuje wsparcia. Że ona potrzebuje, bo pierwszy cały napór sił ciemności będzie kierowany na przywódców Kościoła. Bo dobrze diabeł wie, że jeżeli zniszczy starszych, zniechęci ich, że im opadną ręce już z powodu problemów, no to oni po prostu... to bardzo łatwo diabeł będzie mógł zniszczyć całą trzodę, tak? Rozproszyć po prostu Kościół, tak? I teraz, żeby starszy mógł podołać tym wszystkim jakby naporom, to jego serce, jego umysł powinien być jak gdyby nakierowany na wieczność, tak? Nakierowany na tym, co w górze. Że ten umysł ma być tym, co wspiera starszego, że ma być to, co Słowo Boże mówi, ty myślcie o tym, co w górze. Miejcie tą perspektywę wieczności, żeby patrzeć z Bożej perspektywy na rzeczy, bo czasami są tak duże, że gdybyśmy nie popatrzyli na nie i nie wierzyli w to, że Bóg
zna rozwiązanie, że ty to przyjdziesz z Bogiem, no to by było krucho, tak? Więc ten umysł starszego powinien być dojrzały, powinien być skoncentrowany na Bogu, nie na świecie. Powinien być kontrolowany przez ducha, a nie przez ciało, Ducha Świętego. To jest taki umysł, który kieruje się Bożą mądrością i odrzuca głupotę. I nie pozwala się jakby uwikłać w takie doczesne rzeczy. I to powinno być widoczne w mowie, w to, co się angażuje taki starszy, w jego decyzjach, zachowaniach. No i w ogóle dotyczy to każdego chrześcijanina, tak? I teraz, żeby starszy mógł podołać tym wyzwaniom, tym naporom, to jego największym priorytetem powinien być jego osobisty wzrost duchowy i rozwój w ogóle duchowy. Starszy nie może sobie pozwolić na to, że on na przykład nie będzie szukał miejsca i czasu, kiedy on będzie szukał osobiście Boga w osobistej relacji. Ja tutaj przeczytałam taki przykład, słuchajcie, kiedy poproszono na jakiejś konferencji przywódców, mężów bożych, kto miał problem z nieczystością seksualną, słuchajcie. Wszyscy podnieśli rękę, ileś tam sto, ileś osób. I potem się okazało, że wszyscy ci ludzie zaniedbali takie dogłębne, słuchajcie, studiowanie Słowa Bożego i zaniedbali osobistą taką relację z Bogiem. A poza tym jeszcze oprócz tego im się wydawało, że oni nigdy im się to nie przytrafi i zbyt dużo czasu spędzali z płcią przeciwną sam na sam. I dali się usilnić, tak? Ale podstawową rzeczą było to, że oni zaniedbali tego, co najważniejsze, w tym natłoku, bo żyjemy w tak, słuchajcie, galopujących czasach, że czas to jest w ogóle taka wartość, żeby poświęcić komuś czas, to czasami lepiej kogoś pobłogosławić, wiecie, finansowo, niż mu czas poświęcić, bo to jest jedna z najcenniejszych rzeczy, jaką my mamy. I w tym galopie, gdzie starsi bardzo często są po prostu ludźmi, którzy pracują, którzy mają domy i oprócz tego jeszcze, jako ci mariusze jeszcze śpiewają, żeby swój czas i wysiłek jak gdyby oddać Kościołowi i oni nie mają czasu się kiedy modlić. Powody ich upadku, tak? Więc to jest jak gdyby priorytet, zawsze duchowo, tak? Żeby rozwijać swoją relację z Bogiem, swoją wiarę. Tak? Jak ja mogę kogoś podnieść i wzbudzić w nim nadzieję i wiarę, jeżeli sama tej wiary nie będę miała, wiara ze słuchania Słowa Bożego, nie? Tak? Jeżeli mnie spotyka się starszy w taki głęboki, zmieniający sposób, no to będzie źle. Starszy też powinien mieć takie osoby, ja chwalić Boga naprawdę, to u mnie jest, którzy, takich przyjaciół, najlepiej też starszych, przed którym można, nie wiem, otwierać serce i ty wiesz, że ty takiej osoby się możesz zgłosić w razie tego, czego, kiedy ty byś miał problem, tak? Bo to starsi to nie są osoby, które nie mają swoich problemów. Mają. Tak? I 2 Piotra 3,18 mam napisane: napominam was, abyście wzrastali w łasce i w poznaniu Pana naszego Jezusa Chrystusa, Zbawiciela. Ja muszę wzrastać. Każdy z nas powinien wzrastać, bo każdy ma całą masę rozmaitych rzeczy, dzieci, problemów, gdzie, wiecie, podcieranie nosów jest. I jeżeli ty nie będziesz wzrastał, nie będziesz czerpał, nie zapuścisz korzeni głęboko w Bogu, to ty nie jesteś w stanie dźwignąć niczego problemu. Samemu będziesz się chwiał i będziesz miał problem i będziesz wisiał na innych. Tak? Zamiast jeszcze móc, powiedzmy, jeszcze komuś pomóc, tak? No i to, co ja już wcześniej powiedziałam, wyższe standardy są, jeśli chodzi o starszych, tak? W Jakuba 3,1 mamy napisane: niechaj niewielu z was zostaje nauczycielami, bo starszy też uczy, tak? Niech niewielu was z nich zostanie, bracia, ponieważ otrzymamy surowy wyrok, surowszy. No niestety, jak się obserwuje kogokolwiek, no każdy patrzy na innego i jak się patrzy na starszego, to każde potknięcie, no to może być surowo ocenione, tak? No więc tylko się modlić, żeby starszy jednak się nie potykał, tak? Choć też może to się przytrafić, to wtedy też są konkretne jakieś takie formy też jak gdyby prowadzenia tego starszego z tego upadku, żeby się podniósł, tak? No nie dobija się takiego starszego, jak mu się zdarzyło coś, przepraszam, zrobić niewłaściwego, tak? Jeżeli taki przywódca ma taką głęboką relację z Jezusem, z Bogiem, no to może być przykładem i normą dla tych, którzy za nim podążają, tak? I teraz tak, jeśli chodzi o to właśnie karmienie się Słowem Bożym, żeby móc rzeczywiście autentycznie wzrastać duchowo, to trzeba się spotykać regularnie z Bogiem też w Jego Słowie.
To słowo powinno być częścią naszego życia, naszego sposobu myślenia. Ono ma moc nas przemieniać, tak? Jeżeli ja mam być osobą nienaganną, no to żeby to się mogło wydarzyć, to ja żyjemy w świecie, gdzie są standardy zupełnie inne, to ja potrzebuję się zanurzać w tym słowie, bo inaczej nie będzie zmiany. Taki starszy potrzebuje, żeby miał jakieś rezultaty, to potrzebuje regularnie się modlić. I ci, którzy sumiennymi są starszymi, to regularnie się modlą o zbór, o innych, tak, o rodziny, o kościół, o ważne sprawy, czy tam o ten kraj, o rzeczy, które są ważne, które dotykają nas, bo od pomyślności miasta zależy nasza pomyślność, więc o te rzeczy też się modlimy, czy od pomyślności kraju, tak? No i starsi są osobami, które tak aktywnie szukają i budują relacje z innymi wierzącymi, tak? Że one powinny się pogłębiać, te relacje, tak? Starsi poszczą, post i modlitwa, tak? To są osoby, które też regularnie to robią, tak? Żeby się przybliżyć do Pana, żeby głębiej się ta relacja mogła pogłębiać z Bogiem. Poza tym, kiedy ja poszczę w czyjejś intencji, to ja wyrażam troskę o to, że dla mnie jest ważna ta sprawa, w której poszczę, tak? I my wielokrotnie, na przykład jako zbór, to ja od 20 lat są posty, na przykład o naszą siostrę Marię, naszą pastor, tak? To jest wyrażanie troski, że my się troszczymy o nią i że to jest dla nas istotne to, żeby nasza pastor była zdrowa, tak? Żeby była w dobrej kondycji duchowej, fizycznej, tak? No i też oczywiście swoim przykładem w ogóle powinni starsi motywować ludzi do modlitwy, do tego, żeby szukać Boga i żeby pościć, tak? No i to, co ja już powiedziałam, starsi przywódcy Kościoła są na pierwszej linii wroga. Po prostu jesteśmy na celowniku, kochani. Diabeł jak lew ryczący krąży dookoła, kogo by tu pożyć, a najchętniej tych przywódców w pierwszej kolejności, bo wtedy już jest sprawa załatwiona z tymi chrześcijanami w tym Kościele, tak? Więc jeszcze raz powtarzam, otoczmy modlitwą tych przywódców, tych starszych. Ja się polecam łaskawej pamięci, naprawdę, jeśli chodzi o, bo jestem starszym w Kościele, tak? I teraz tak, w Polsce istnieje takie zawody są, które są zawodami zaufania publicznego, to się mówi, tak? Oczekuje się od tych osób, że wykonują zawody, że te osoby, które wykonujące te zawody są takich wysokich standardów etycznych. Tak? No jeżeli idę do notariusza, to ja oczekuję, że on będzie bronić mojej sprawy jakoś, tak? No to jest afera, jeżeli tu w Szczecinie mieliśmy kiedyś aferę, kiedy się okazało, że notariusze takie, słuchajcie, tak to wszystko porobili, tak spisywali takie akty notarialne, że ludzie pozbywali się majątków, byli ograbiani. To jest niedopuszczalne po prostu, tak? Są zawody, że ty wiesz, jak ty idziesz, to powinien być człowiek wysokich standardów moralnych, tak? Więc starsi też powinni być takimi osobami, przywódcy w Kościele, tak? Są straszne afery, jeżeli gdzieś na przykład, nie wiem, księża czy coś, potem się okazuje, że to byli ludzie, którzy robili rzeczy niedopuszczalne, jakieś molestowanie, słuchajcie, dzieci czy coś w tym guście, tak? Po prostu jak się powinno powiedzieć starszy, to znaczy, że to jest osoba, tak powinno być, że to jest osoba godna zaufania, tak? Że to powinien być wzór, tak? Dla trzody. Jeżeli ktoś już jest starszym, to on przeszedł przez te filtry takiego przyglądania się latami takiej osobie, jaki ona ma charakter, jaką jest osobą i tak dalej, i tak dalej. Więc przynajmniej teoretycznie powinno się zakładać, że jeżeli starszy, to nie jest złodziej na przykład, tak? Że on nie jest złodziejem. Tak? Słowo Boże też ustami Pawła jak gdyby mówi o sposobach, aby chronić te starszymi przed niezasadnymi takimi oskarżeniami. I w pierwszym Tymoteusza 5:19 czytamy, że charakter starszego nie powinien być poddany w wątpliwość na podstawie oskarżenia tylko jednej osoby, ale to muszą być przynajmniej dwie lub trzy osoby. Tak i czytamy, przeciwko starszemu skargi nie przyjmuj, chyba że jest ona oparta na zeznanie dwóch lub trzech świadków. Mi się nasunął taki przykład, bo oglądałam taki chrześcijański film, no to oczywiście była chyba jakaś fikcja, ale tam była taka, wiecie, no, żona pastora
która tam gdzieś córki szukała, gdzieś pojawia się w jakimś barze, chce usiąść przy jakimś stoliku, no ale ten stolik zestawiony jakimiś butelkami po piwie, no więc bierze tacę i z tymi butelkami gdzieś idzie i ktoś nagle jej robi zdjęcie, tak? Ja mówię, no cudownie. No i teraz można z tego zrobić aferę, że proszę bardzo, żona pastora tutaj się po prostu, nie wiem, no pijak, tak? No więc jeżeli ona była żoną pastora, no to pierwsze co, szukając dobrego, to powinniśmy się zastanowić, dlaczego ona ma zdjęcie z tymi butelkami, z jakiego powodu? No nie, chyba z takiego, że ona się upija, tak? No więc jakiś inny musiał być powód. Więc jeżeli ktoś jest w takiej pozycji, to pierwsze co, to szukaj dobrego człowieku. Dlaczego akurat to czy tamto, tak? To ja nie mówię, że starszemu się nie może zdarzyć upadek, ale pierwsze co, to po prostu ufamy, że jednak Bóg wie, co robi, że kogoś w takiej pozycji postawił, bo to On postawił, tak? To, co ja wcześniej mówiłam, starszy nie może wzbudzać podejrzeń, tak? No i ta świadomość, że to wszystko należy do Boga, że to jest podstawą tego szafarstwa, tak, dla starszego. I jeżeli się będzie traktować, Panie Kościół, właśnie jako rodzinę, jako własność Bożą, tak? No i no to wtedy to chyba lepiej, łatwiej to przyjdzie, to szafarstwo, tak? Bo Bóg oczekuje dobrego szafarstwa, tak? W 1 Koryntian 4, 1, 2 czytamy, że od szafarzy tego się właśnie wymaga, by każdy był wierny. Żeby był wierny. Starszy powinien dobrze zarządzać czasem, bo to, co ja już mówiłam, to jest jedno z najcenniejszych dóbr, jakie posiadamy. I Paweł pisze do Efezjan, aby wykorzystywali czas, bo dni są złe. I to jest właściwie chyba jedyny taki zasób, który naprawdę jest ograniczony i niezastąpiony. No więc pytanie, co robimy ze swoim czasem? Co starszy robi ze swoim czasem, tak? Bo jeżeli jest jakaś nadwyżka czasu, to może nie warto na byle co zużyć ten czas. No jest napisane, że wszystko nam wolno, ale nie wszystko pożyteczne. Można ten czas tak wykorzystać, żeby to przyniosło jakiś pożytek Panu. Na Jego chwałę mamy wszystko czynić. Poza tym, no każdy z nas ma jakieś umiejętności, tak? I starszy też ma umiejętności, które może oferować innym, tak? No i pytanie, czy starszy mając takie umiejętności rozmaite, czy on rzeczywiście tymi umiejętnościami usługuje zborowi, tak? Starsi też są szafarzami zasobów finansowych, które Bóg powierzył w wspólnocie, naszym domom. No i starszy też powinien być takim wzorem w kwestii finansowego wsparcia Kościoła. Bo jeżeli starszy będzie nawoływał do tego, żeby do ofiarności, a sam nie ofiarowywał, no to jest kiepski przykład dla trzody. Starszy to jest taka osoba, który to, co ma, to ku chwale Boga ofiarowuje dla rozwoju Jego Królestwa, tak? Teraz wracając do nauczania przez starszych, aby starszy mógł nauczać, to potrzebuje być gotowy do tego, aby się uczyć. Zanim Ezdrasz podjął się nauczania, to jest napisane, postawił sobie za cel zbadać zakon pański i wprowadzić go w czyn. Więc starszy powinni się rzeczywiście uczyć. A w 1 Tymoteusza 5,17 czytamy, starszym, którzy dobrze swój urząd sprawują, należy oddawać podwójną cześć. Zwłaszcza tym, którzy podjęli się zwiastowania słowa i nauczania. W Tytusa 1,9 trzymamy, starszy to są trzymający się prawowiernej nauki, aby mógł zarówno udzielać napomnień w słowach zdrowej nauki, jak i dawać odpór tym, którzy się jej przeciwstawiają. Żeby dawać odpór, wytłumaczyć się ze swojej wiary i tak dalej, to należy znać słowo. Więc starszy powinien mieć głębokie zrozumienie praw Słowa Bożego i bogate doświadczenie osobiste. Paweł pisze do Tymoteusza w drugim liście 2:2, że a to, co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. No i to, co już wcześniej powiedziałam w 1 Tymoteusza 3:6, że nie może być to dopiero co nawrócony, gdyż mógłby się wzbić w pychę i popaść w diabelskie potępienia. Tak, także to, powtarzam, powinien być człowiek doświadczony. Starsi utwierdzają wierzących i bronią ich przed fałszywym nauczaniem. Więc no potrzebują znać słowo, tak? Oprócz wiedzy biblijnej starsi też powinni zabiegać o taką mądrość Bożą, tak? Ponieważ jeżeli takiego starszego ktoś się zwróci po radę, no to powinny być Boże rady, zgodne ze Słowem Bożym, zgodne z Bożym prowadzeniem, tak?
No chwała Bogu, że Ducha Świętego, który też jest w stanie użyć odpowiednie słowo do danej sytuacji, tak? No bo w Słowie Boże ja nie czytam, czy coś kupić, czy nie kupić, no ale Bóg jest w stanie pokierować sprawą, tak? No i chciałam powiedzieć, że starsi też rozstrzygają problemy w Kościele, no bo tak jak i w rodzinie, w Kościele Bożym również są problemy. I teraz mamy przykład, słuchajcie, w Dziejach Apostolskich 15 rozdział, w tym 15 rozdziale czytamy, że Kościół stanął przed rozstrzygnięciem, co zrobić z nawróconymi poganami. Bo byli tacy, którzy, no poganie się nawracali, ale byli tacy, którzy twierdzili, że trzeba cały zakon mojżeszowy, słuchajcie, przestrzegać, aby być zbawionym. No i zrobił się problem, tak? Paweł z Barnabą nie zgadzali się z tym, że przez wiarę zbawienie. No więc co zrobili? Udali się do Jerozolimy i czytamy do apostołów i do starszych, co należy z tym zrobić. Co należy tym poganom powiedzieć nawróconym, tak? I ten problem wymagał takiego praktycznego rozwiązania właśnie w oparciu o głęboką wiedzę biblijną, tak? I tutaj czytamy od 7 do 11, że najpierw wypowiedział się Piotr, a potem się wypowiedział Paweł i Barnaba, oni byli liderami wśród pogan, tak? I odeszli należało do Jakuba, który cieszy się wielkim uznaniem, tak? Więc każdy przedstawił swoje widzenia, podjęli ostateczną decyzję. Apostołowie i starsi razem z całym zborem. I ustalono, żeby nie nakładać na pogan żadnego ciężaru, oprócz wstrzymywania się od mięsa ofiarowanego bałwanom, od krwi, od tego, co zadłowione i odmierzone. Czyli nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji. Jest problem do rozwiązania. No więc po prostu starsi się spotkali, problem rozważyli. Co jest napisane w Słowie, że no tak, rzeczywiście tu była mowa o poganach wcześniej w Starym Testamencie i to tam, że oni się upamiętają, no tu się zgadza, tam się zgadza, no to ustalamy w ten sposób, tak? No i takie rzeczy, które do rozstrzygnięcia w Kościele właśnie są do... Jeżeli jest jakiś problem, to nie wiadomo, co z tym zrobić, to właśnie rozstrzygają starsi. Starsi powinni znać zbór i być w tym zborze znani. Także powinni być zaangażowani aktywnie w życie, ludzi, w życie zboru. Powinni być dostępni i otwarci na to. Taki starszy dobrze jest, żeby znał aktualną kulturę, bo też trochę inaczej się, przepraszam, trafia do ludzi młodych, inaczej do dzieci. No, nieustannie się zmienia to, co jest wokół nas. No, tu jest jeszcze na przykład kwestia tego, że na przykład, nie wiem, no, korzystamy z tych dobrodziejstw właśnie takiej, nie wiem, choćby internetu, takich rzeczy, które kiedyś nie było mowy o czymś takim. W ogóle byśmy się teraz nie mogli spotykać, gdyby nie to, że mamy dostęp do internetu, że mamy telefon. No, ja z siostrą Danutą to w ogóle pewnie by się nie widywała, albo bardzo rzadko, gdyby nie telefon. My się właśnie w ten sposób spotykamy. Więc dobrze jest skorzystać z tych nowinek, żeby właśnie w ten sposób też trafić do ludzi, pozyskiwać ich do Bożego Królestwa, tak? No i teraz tak, ogólnie rzecz biorąc, jeszcze raz powtórzę, że starsi pełnią taką rolę, służbę pasterską w Kościele, tak? Taką służbę rodzicielską, ojcowską, tak? I jeżeli dzieci nie mają, jeżeli owce nie mają pasterzy, to marnie ich los. To kiepska ich kondycja, tak? W 1 Piotra 5:2 mamy napisane: paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie po Bożemu. To też mówiłam, tak? Więc starsi inwestują to swoje życie. Oprócz tego, że mają rodzinę i przeważnie i swoje sprawy, to inwestują swoje życie i wiarę w innych ludzi, tak? Sprawują duchową opiekę nad nimi, modlą się o potrzeby członków, uczą się, jak modlić, jak praktykować inne życie, dyscypliny życia duchowego. Sprawują taką rolę przywódczą w organizowaniu wydarzeń duchowych, mają fizyczną troskę, tak? No i mamy taki fragment w Jakuba 5:14-15. Choruje kto między wami, niech przywoła starszych zboru i niech się modlą nad nimi, namaściwszy go oliwą w imieniu Pańskim. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego, a Pan go podźwignie. Jeżeli zaś dopuścił się grzechu, będą mu odpuszczone. Także ja tu też zwracam uwagę, że to się przywołuje starszego zboru, tak? Przywołuje się. Starsi też są zobowiązani do tego, żeby praktykować dyscyplinę zborową, tak? I w 1 Tesaloniczan 5:12-14 jest napisane tak: a proszę was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu
i napominają Was. Tych napominających też szanujcie i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Wzywamy Was też, bracia, napominajcie niesfornych, pocieszajcie bojaźliwych, podtrzymujcie słabych, bądźcie wielkoduszni wobec wszystkich. A w Tytusa 2,15 czytamy, to mów i tak napominaj, i tak strofuj z całą powagą. Niechaj cię nikt nie lekceważy. No, żaden starszy nie chce być lekceważony, żaden rodzic nie chce być lekceważony. No, nikt nie chce być lekceważony, tak? Napominanie nie jest przyjemną rzeczą, ale należy to czynić i to w duchu łagodności i miłości. Wiecie, tak jak w rodzinie są różne dzieci, w różny sposób można kogoś napomnieć. Jednego można ostrzej, drugiego łagodniej. Tak? I taki rodzic wie, w jaki sposób może trafić do swojego dziecka. Tak? No, dobrze by było, żeby było podobnie w kościele. Tak? Mateusza 18, 15, 17 czytamy, że jeśli by zgrzeszył brat twój, to jest zasada takiego napominania. Tak? Jeżeli by zgrzeszył twój brat, i trzeba coś z tym zrobić. Idź i napomnij go sam na sam. Więc w pierwszej kolejności taką osobę się napomina na osobności. W cztery oczy. Jeśli by cię usłuchał, pozyskałeś swojego brata. Jeśli by nie usłuchaj, to teraz jest dalsza procedura. To weź ze sobą jednego lub dwóch świadków, bo na oświadczeniu dwóch lub świadków jest oparta każda sprawa. I dalej, jeżeli by cię nie usłuchał, to wtedy powiedz zborowi, to wtedy się publicznie napomina taką osobę. A jeśli by zboru nie usłuchał, niech będzie dla ciebie jak poganin celnik. Oczywiście taka osoba może się chcieć upamiętać już za pierwszym razem, ale jeżeli ktoś trwa w grzechu, to może zatwardzić swoje serce i może nie chcieć się nawrócić. Tak? Nie chcieć nic zrobić z tym napomnieniem. Tak? No, takie napominanie to oczywiście to nie polega na poniżaniu i zawstydzaniu danej osoby, tak? Bo w pierwszym Tymoteusza, do Tymoteusza, który był młodym człowiekiem, Paweł pisał w 5 rozdziale 1-2, no on był w trudnej sytuacji, był młodą osobą, a tutaj trzeba było napominać na przykład starsze osoby. I tutaj jest napisane tak, starszego mężczyzny nie strofuj, ale napominaj go jak ojca. No to wyobraźmy sobie, w jaki sposób ja bym mogła napomnieć mojego ojca, tak? No. Młodszych jak braci, starsze kobiety jak matki, młodsze jak siostry, z wszelką powściągliwością. Czyli to jest taka, naprawdę trzeba mieć umiejętność taką, żeby kogoś napominać, tak? Żeby to nie było od razu, że wiecie, bicz języka, tutaj używam bicza i po takim napomnieniu to człowiek dochodzi do siebie przez kilka dni. No ale trzeba dążyć do tego, żeby człowiek się w tym grzechu zrozumiał swój błąd i był w stanie z niego pokutować, tak? Ponieważ też jest napisane, ojcowie nie rozgoryczajcie dzieci. No z jakiegoś powodu to jest napisane, żeby w taki sposób tą karność trzymać, żeby te dzieci się nie rozgoryczały i podobno w kościele, tak? Jeśli chodzi o powody do tej dyscypliny zborowej, to są takie właśnie następujące powody. Kiedy wierząca osoba postępuje i żyje w sposób, który Pismo określa jako niemoralne i sprzeczne z nauczaniem Biblii. Gdy osoba świadomie prowadzi rozwiązłe życie i nie jest gotowa się upamiętać. I taką osobą zbór powinien się zająć. I w 1 Koryntian 5,17 mamy napisane, abyście nie przestawali. Nie mieli relacji z osobami. Z bratem, który jest wszetecznikiem, chciwcem lub bałwochwalcą lub oszczercą lub pijakiem lub grabieżcą, żeby się stali nawet nie. To są sytuacje, kiedy Bóg koniecznie się musi zająć taką sytuacją. Jeżeli on jest bratem i normalnie bywa w kościele, to niestety ma wpływ na innych, tak? Następną sytuacją, taką grupą sytuacji jest wtedy, kiedy członek zboru naucza lub propaguje fałszywą doktrynę. I starsi powinni wiedzieć, bo wiecie, w kościele, no szczególnie w tych dużych kościołach są grupy domowe, dzieci są nauczane, no rozmaite jakieś kursy biblijne są, mogą być, tak? I teraz pytanie, co na tych miejscach się naucza. Ja czytałam o takim przykładzie, że w którymś momencie przychodzi jakaś siostra do starszego i mówi, no, że tutaj taką właśnie tutaj, że jestem po chrzcie i dostałam taką fajną broszurę do poczytania od tej osoby, która prowadzi grupę. No ja nie wiem, co to jest, ale to się nazywa strażnica, nie?
Potem się okazało, że tą osobą prowadzącą grupę był były świadek Jehowy i uważam, że to jest świetny, świetny materiał do tego, żeby nauczać ta strażnica, żeby nauczać w tej grupie domowej, tak? No nie może dochodzić do takiej sytuacji, tak? Także stało się moje, przepraszam, baczenie ogólnie nad tym, co jest nauczane w Kościele, tak? Jeżeli jest fałszywa doktryna, no to trzeba się tym zająć, tak? No i następną taką grupą jest sytuacja, kiedy człowiek wierzący powoduje zamęt i zakłóca porządek w Kościele. W Tytusa 3:10 czytamy, a człowieka, który wywołuje odszczepieństwo, po pierwszym i drugim napomnieniu unikaj. Czyli wiecie, mamy dziękować za wszystko i dziękujmy również za takie trudne osoby, które są w Kościele, bo dziękujmy, tak? Uczymy się rozmaitych rzeczy i tak dalej, ale no, nie możemy pozwolić, żeby taka osoba nam Kościół rozbijała, tak? Relacje rozbijała. No w rodzinach też potrafi się pojawić osoby, nastawiać męża na żonę, żonę na męża i też się trzeba nad tym zająć w takich sytuacjach, tak? Ale trzeba pamiętać, że celem tych wszystkich środków jest takich dyscyplinarnych, jest czy to jest jakaś łagodna korekta, czy napomnienie, czy nagana, czy też wyłączenie ze zboru, to jest zawsze, aby pozyskać taką osobę, takiego grzesznika. To jest celem uratowanie brata czy siostry, przywrócenie go do takiego owocnego życia z Chrystusem. Taka dyscyplina powinna przywracać i uzdrawiać. No i już na koniec chciałabym jeszcze porównać tą służbę urząd pastora, pasterza i starszych, ponieważ służba pastora, to jest tak krótko mówiąc, już mieliśmy ostatnie kazanie na ten temat, to jest takim darem dla całego ciała Chrystusa, tak? A starsi są do lokalnego kościoła, do lokalnego zboru. Także w pierwszej kolejności, jeżeli jest jakiś problem, to dobrze by było, żeby nie obciążać pastora, powiedzmy, jakimiś drobnymi rzeczami, mniej ważnymi, to dobrze by było zwracać się najpierw do starszych, a jeżeli jest coś trudniejszego, to wtedy do pastora. Także ja dziękuję na dzisiaj.